Siemaneczko, witam Was w drugim odcinku mojego vloga. W pierwszym opowiadałem Wam o tym, jak to się stało, że ja się stałem barmanem w ogóle, jak to się stało, że trafiłem do gastronomii. Do gastronomii oczywiście trafiłem przypadkowo, tak samo jak na ten świat, chociaż rodzice mówią inaczej, ale w tamtych czasach to raczej antykoncepcji się nie używało. Wtedy dopiero Wiedźmin by miał robotę, jakby żądał cały czas prawa niespodzianki. Takie mi się tutaj... No to było suche. Dobra, nieważne. W pierwszym odcinku powiedziałem właśnie to, jak to się stało, że stałem się barmanem. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek, bo wrzucę link po prostu pod opisem, żeby było łatwiej. Taki będę miły i dobry. A dzisiaj chciałem troszeczkę kontynuować temat. W ten sposób, że chciałem powiedzieć Wam trochę anegdotek, które miały miejsce właśnie w tej pierwszej mojej pracy. Czy tak będzie wyglądała ta forma? Być może na początku, aż przyzwyczaję się pierdolić sam do kamery, bo to jest trochę dziwne, aczkolwiek satysfakcjonujące. Czy będę tak śmigał cały czas i streszczał całą swoją historię życia? Raczej nie, bo też nie w każdej robocie dużo się działo, ale w niektórych faktycznie nawet, pomimo tego, że byłem tam niedługo, to nalały się takie maniany, że mógłbym oczywiście, znaczy pisałem o tym historię, tak zresztą powstało z pamiętniczka barmana, właśnie historie barowe, i gdybyście nie wiedzieli. Natomiast później zobaczymy, w którą to stronę pójdzie, ale myślę, że w taki sposób i Wy poznacie lepiej mnie, a ja się lepiej zapoznam z kamerą sam na sam. Taka terapia może? Chociaż w sumie wolałbym wódę, a nie kamerę. Dobra, nieważne. To tak. Tak to chyba będziemy robili teraz. To tak zróbmy. Przede wszystkim zaznaczę, że to był rok 2009. Nie było wtedy komputerów, samochodów, smartfonów. Wtedy się do kościoła chodziło na bosaka. Miało się tylko jeden strój galowy właśnie do kościoła i do kościoła się na bosaka chodziło, żeby pantofli nie upierdzieli, bo potem starzy bili. A najgorsza oczywiście droga do kościoła, 3 km z domu, na piechotę, na bosaka. Jeszcze trzeba taszczyć akordeon ojca na plecach. Takie wtedy panowały warunki. Nie wiem, czy wszystkich dzieci, czy tylko ja, dlatego, bo pochodzę z rodziny Romów, ale to już jest jakby trochę inna historia. Ciekawostką na pewno dla Was będzie stawka godzinowa. W 2009 roku to było 5 polskich złotych i generalnie to nie jest tak, że ja trafiłem do jakiegoś turbożydowskiego miejsca, że to była knajpa żydowska i po prostu takie stawki mieli. Nie, 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 nie. W tamtych latach generalnie tak mniej więcej prezentowały się stawki godzinowe, jeżeli chodzi o gastronomię, przynajmniej jeżeli chodzi o gastronomię, bo wiadomo, że w innych branżach było trochę inaczej. Natomiast, przypominam, rok 2009, wtedy nie uświadczyłeś wiele płatności kartą płatniczą przez terminale płatnicze, gdyż, ponieważ niewiele osób miało takie rzeczy. Konto w banku, no, pewnie ktoś tam miał, ale to jeszcze były czasy, kiedy ludzie kitrali gotówkę w słoikach i wszystkim żyło się lepiej, tylko nie urzędowi skarbowemu. Cenie kartą, to była świętość. Jak ktoś płacił kartą u nas w lokalu, to my musieliśmy się przebrać w stroje ludowe. Musieliśmy puścić krakowiaka, a potem hejnał mariacki. Kelner zapierdzielał z terminalem na szkarłatnej poduszce, jakby tam trzymał królewskie berło. Podawał do gościa, mówił: o, szanowny panie, wprowadź magiczne zaklęcie, ażeby pieniądze zostały przelane na konto naszego świętobliwego pracodawcy. Trzeba było się nauczyć tej formuły. No takie wymogi. Każda firma ma jakieś swoje standardy. Ja oczywiście żartuję, ale faktycznie było tak, że jednak nie było tych diabelskich kart płatniczych, więc pieniądze, tipy się po prostu zgadzały. Janusze po prostu zostawiali na piwki. Na zasadzie takiej, że wiecie, brzdękały im drobne w kieszeni i mówili: o, mi szpodenki mi spadają. Masz te 2 złote. No ale 2 złote do 2 złotych, do 5, do 10 i człowiek naprawdę zarabiał... Momentami zarabiałem więcej niż mój stary, który 30 lat przepracował na budowie jako majster. Więc... Człowiek był momentami bogaty.
gówniarz, ale bogaty. Bez szkoły, ale bogaty. Wracając do tego piątaka jeszcze na chwilę, to muszę Wam się pochwalić, że po 2 miesiącach pracy wywalczyłem podwyżkę dla wszystkich pracowników baru i sali. O całe 2 złote. Także ze stawki chujowej 5 zł przeskoczyliśmy na nadal całkiem frajerską 7 zł. Ale podwyżka o 30%, także nieźle to zrobiłem, tak mi się wydaje. Chciałem wziąć tą podwyżkę tylko dla siebie, ale nie chcieli się zgodzić, więc ściemniłem, że jestem głosem ludu i przedstawicielem reszty pracowników. I muszą się zgodzić, bo jak nie, to kelner się zesra do grilla. Jak mu nie dam hasła, to się zesra do grilla. Przestraszyli się, dali nam tą podwyżkę. Ja nigdy nie powiedziałem, że to był blef. I wszyscy byli zadowoleni. Mnie nosili na rękach, prawie jak Lecha Wałęsę, z tą różnicą, że mi na szczęście teczki nie założono. Także jupi. O, fajną rzeczą na pewno był remanent piwa beczkowego. Nie mieliśmy wagi, więc generalnie jeżeli beczka była napoczęta, czyli to wieczko, które jest na kegu, jest naderwane i możesz zakładać, że to ta beczka, bo beczkę musiałem odpinać, przypinać każdego dnia. W sensie na zmianę przypinać, na koniec zmiany odpinać. Wiadomo, że też były straty na browarze przez to, ale to było akurat wliczone. Śmieję się, nikt tego nie liczył. W sensie mój remanent piwa beczkowego wyglądał tak. Jeżeli to nie była 50-litrowa beczka żywca, którą ledwo co podnosiłem, no to jak była to 30, to było takie, wiecie, chyba 15, tak bulgocze w połowie. Generalnie nikt nigdy z tego nie robił przypału, a cała ekipa się cieszyła, bo można było sobie pić stafowe piwko. Także kucharze nazywali to oczywiście zupką, zupką chmielową. Normalnie przenosili mi miski, kurwa, jak na zupę i mówili tam, weź tam zupki chmielowej, to potem dobre jedzenie dostajesz. Nigdy, kurwa, nie dostałem dobrego jedzenia od niej potem. Znaczy, było okej, ale żeby drugą kiełbaskę dołożyli albo kopkę ziemniaczków większą? Taki chuj. Albo po prostu mówili, daj mi tutaj piwko na golonkę, potrzebuję. Nie jestem jakimś mistrzem kucharza, ale z przepisem 2 litry piwa na jedną golonkę to się, kurde, jeszcze nie spotkałem. Ale co ja tam wiem, no. Kucharze mają swoje receptury, co nie? Golonka była upieczona, oni byli ugotowani. Wszystko się zgadzało. Piwko też. Chociaż jeszcze lepszy to był Wasyl. To Wasyl to był ziomeczek. Wasyl przyjeżdżał z Ukrainy na Polskę, zanim to jeszcze było modne, to po pierwsze. Po drugie, w lokalu był, w godzinach działania lokalu był mistrzem zmywaka, natomiast w godzinach niedziałania lokalu był trochę stróżem, trochę złotą rączką. Robił tam wszystko. W ogóle obok tego lokalu miał swoją kanciapę zrobioną z kontenerów. I on małe piwko fajnie nazywał, bo nazywał je czyk, pyk, myk. Czyli na czyk wywalał małe piwko, takie 1,5 sekundy. Czyk na pyk brał je do góry nogami, żeby pokazać, że wszystko wypił, że się kropelka nie ostała. No i myk wkładał do zmywarki i nie było dowodów. Także to był jego czyk, pyk, myk. Ale akurat Wasyl był mega pomocny, więc jemu dać to, że tak powiem... No trzeba było chłopowi dać, bo on też zawsze pomagał i tak dalej i tak, Wasyl był w porządku. Z Wasylem jest jeszcze jedna fajna sprawa. Nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś z takim bębzonem, z taką śmieszną japą i z takimi uszami w ogóle, wyrywał tyle dup co on. Ale wiecie, to nie jest tak, że to były jakieś stare baby w ciąży. Nie, nie, to były młode siksy. Młode, fajne siksy, które on wyrywał. I wtedy to był pierwszy raz, kiedy przekonałem się, że nie trzeba mieć w życiu pieniędzy, być super przystojnym, wysportowanym, czy mieć władzę, żeby mieć powodzenie u kobiet. Nie, wystarczy duży penis. I to wszystko. Skoro mówimy już o kawałku mięsa, to przypomniała mi się anegdota z naszą kelnerką, jedną z naszych kelnerek, która pomyliła pierś kurczaka z golonką. Można. Ona miała talent do takich rzeczy, a z drugiej strony możecie powiedzieć, ale to przecież mogła być wegetarianka, ona mogła mięsa nigdy nie widzieć, to skąd ma wiedzieć, jak wygląda pierś z kurczaka, jak golonka? Prawda?
Ale chodziła do technikum gastronomicznego i jadła mięso, więc zachowała się jak głupia cipa. To jest całkiem śmieszne, natomiast bardziej dla mnie śmieszna jest taka pewnego rodzaju analogia, jak na przykład było, zdarzyłoby się to w szpitalu, gdzie lekarz mówi: panie Rafale, chciałem powiedzieć, że operacja rekonstrukcji nosa się powiodła, natomiast mieliśmy pewne komplikacje. Otóż nasza rezydentka, zamiast przeszczepić panu chrząstkę z ucha, to przeszczepiła panu prawe jądro. Także jest stabilnie, ale chujowo. Nie ma się czym przejmować. To by było śmieszniejsze. Mam jeszcze jedną historię związaną właśnie z tą samą kelnerką. To jej świetna strategia na pozyskiwanie napiwków. Kojarzycie ten moment, kiedy przekazuje gość płatnik, mówiąc: dziękuję. To jest takie umowne, reszty nie trzeba. I ona sobie to bardzo wzięła, to dziękuję do serca. Była raz taka sytuacja, generalnie robiła tak kilkukrotnie, ale ta jedna sytuacja była najgrubsza, bo miała stolik, który powiedzmy miał, nie wiem, rachunek w wysokości 70 zł. No i koleś podaje płatnik, w sensie ona widzi, jak wkłada dwie paki do tego płatnika, no i podaje, nie mówiąc nic, co oczywiście dla kelnera powinna być informacją: poproszę o reszty. Natomiast ona oczywiście chciała go wciągnąć w swoją gierkę i się pyta, czy wszystko w porządku. On mówi: tak, jak najbardziej. A czy panu smakowało? On powiedział: tak, dziękuję. Usłyszała tylko magiczne słowo, zawinęła się z tym płatnikiem i już normalnie się zachowało tak, jak miała zaraz spierdolić na lotnisko Gibraltar Yellow. Nie ma jej, co nie otwiera swój hotel. Koleś jej szukał z 15 minut. Ona się specjalnie skitrała do zapleczu, bo myślała: a nóż, może mi daruje. No nie darował. Musiał ścisnąć menadżerkę. Ta najedzona wstydem, bo to już nie była pierwsza sytuacja, kiedy tamto tak robiła. Tylko zazwyczaj chodziło o mniejsze kwoty, więc ci ludzie machali ręką albo zapominali i tam trudno, nie? Stwierdzili: dobra, to dam jej więcej. W sumie była całkiem miła. Tylko szkoda, że dostałem pierś z kurczaka zamiast golonki, ale przynajmniej zdrowiej. No i musiała się tłumaczyć przed typem na zasadzie: no przepraszam, koleżanka się dopiero uczy i tak dalej. No bo nie mogła mu powiedzieć: proszę pana, koleżanka chciała zwałować pana na 130, ale brawo za czujność, także następnym razem będzie pan miał rabacik. No nie mogła tak powiedzieć, więc oczywiście poszła jak to zwykle taka bujda, ktoś się uczy, chociaż ktoś coś spierdolił, ale to jest świetna taktyka. No. Z kelnerami mam jeszcze jedną historię, właściwie z jednym kelnerem i to początkującym. No chłopak był, nie wiem, drugi, trzeci dzień w pracy, wcześniej zero doświadczenia w gastronomii. No i pechem dla niego dostał rewir, gdzie okazało się, że jest rezerwacja głuchoniemych. I no wiecie, sytuacja stresująca, bo oni średnio mówią, on nie rozumie za bardzo migowego, ale chciał w jakiś logiczny sposób im pomóc. Więc generalnie pokazywał im pewne rzeczy na zasadzie, że nasza kiełbasa z grilla? Dobre. Małe piwko? Dobre. Duże piwko? Bardzo dobre. No i generalnie cały czas pokazywał takie rzeczy jak dla ułomów, takich, wiecie, w sensie mocno, no bo z jednej strony jest pewnego rodzaju upośledzenie, dysfunkcja, ale kurwa, no, to nie są debile. Mógł zawsze powiedzieć coś z menu, ile razy i tak dalej. No nie, dobre. I nie miał świadomości tego, że strasznie ich wkurwia tym, to wiecie, traktowaniem jak po prostu faktycznie jak głupków. Więc na koniec oni się odwdzięczyli. Dostał 10 zł około na piwku w samych miedziakach, wkurwiony tak, i mówił: wiesz co, ci niepełnosprawni to naprawdę powinni dostawać większe renty, bo po co tu w ogóle do lokalu chodzić, żydzić tak? A po co robić z siebie debila albo debila debili z ludzi? No to ja już nauczkę. Chociaż chyba głuchoniemych nie lubi do dzisiaj. Teraz sobie przeskoczę do kuchni, bo z tym mam też parę historii. No, na pewno na wspominkę zasługuje szef kuchni, który był takim zwolennikiem tak zwanego food costu, że wszystko się musiało zgadzać. My zawsze na staff lunch mieliśmy albo kaszankę, albo kiełbasę. Czyli albo czarne pento, albo świńskie pento. Więc, jeżeli nagle szef kuchni mówi: kochani, dzisiaj mam dla was karbonarkę, albo kochani, dzisiaj będzie polędwiczka
na staff lunch, bo zasłużyliście, no to każdy już wiedział, że mięso, które znajduje się w tym staff lunchu, to już dawno zaczęło żyć własnym życiem, planować studia i generalnie resztę swojego dorosłego życia i w ogóle plany zawodowe. Więc mieliśmy dwie opcje do wyboru, dwie drogi. Albo Pizza Hut, albo KFC. Nikt nie chciał ryzykować swojego życia po to, żeby przynajmniej jakoś zszedł z tego towaru, na zasadzie napisać: poszło na staff lunch 6 kilo polędwicy, bo zamówiłem w chuj za dużo. Trzeba było se ratować skórę naszymi żołądkami. Dwa razy się nabraliśmy, potem już nikt nie chciał się nabrać, już woleliśmy dokładać kasę, żeby zjeść jak człowiek, a nie żeby srać jak zwierzę. O! Mam jeszcze jedną anegdotę z kucharzem, natomiast jest ona smutna i to mówię serio. Kiedyś spotkałem go na swoich rewirach kilka lat później, po tym jak skończył pracę, jak grzebał w śmieciach. Pomyślałem sobie, o, to jest kucharz przyszłości. On już promuje filozofię zero waste, kiedy jeszcze nikt o niej nie słyszał. Ale okazało się, że promował filozofię zero home, bo po prostu był bezdomnym. A skończył tak właśnie przez alkohol, także z alkoholem zawsze trzeba uważać, zwłaszcza w miejscu pracy, gdzie ten alkohol jest dostępny. Uważajcie. Dobra, ale żeby poprawić Wam humor, to opowiem Wam jeszcze takie śmieszne bardziej już anegdotki. Więc zdarzyła się pewna taka okoliczność, że wyjebało nam szambo w toaletach dla gości. Więc menadżerki stanęły przed decyzją, czy w sobotni wieczór, kiedy oczywiście dzieje się najwięcej i mamy w ogóle muzykę na żywo, zamykać lokal, czy po prostu przeprowadzać gości przez kuchnię oraz zaplecze, żeby korzystali z naszej toalety. No ja wiadomo, no tak naprawdę to nie był wybór, bo musiały tak zrobić, bo jakby się właściciele dowiedzieli, że zamknęli knajpę, bo toalety dla gości nie działało, to by je w tym szambie utopili. Jeszcze musiałyby kasę oddawać by musiały. Więc prowadzę trzy laski na prośbę menadżerki przez kuchnię, przez zaplecze. Stajemy przy drzwiach od naszej toalety. Drzwi się otwierają, ale zanim jeszcze widzieliśmy, kto wychodzi, to już było słychać szefa kuchni, który drze japę. Tak się zesrałem, że nawet siku nie zrobicie, się podusicie, bo nie będziecie mogli oddechu złapać. I się śmieje. Ha, 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 ha. I tak, kurde, wychodzi centralnie dla mnie i na te trzy laski. Ja tak, one tak, on nagle się zawija z powrotem do toalety, psika, tym, odświeżacza do powietrza, napierdziela na całe pomieszczenie, jakby tam pożar gasił i tak dalej. Pamiętam, wtedy już taki czerwony wychodzi, tylko mówi: drogie panie, u nas też trochę to szambo wywaliło i wiecie, długa. Nie? Nikt mu nie uwierzył, one też mu nie uwierzyły, ale że szczać się chciało, to wszystkie zgodnie. Dobra, Gabryśka, to teraz tak, ja sikam, ty trzymasz mi nosa, potem ty będziesz sikała ja tobie, a potem krycha nam będzie też trzymała, jak się będziemy myły se ręce i tak dalej. Tak to musiało chyba wyglądać. Z tą samą sytuacją mam jeszcze jedną anegdotę, natomiast to była zamiana miejsc, czyli kucharz, który znalazł akurat chwilę czasu w tabace, żeby się w końcu odlać, bo po tych zupkach chmielowych to mu się pić, to mu się sikać zachciało. Więc biegnie szybko do toalety, naciska klamkę, zamknięte. Czeka, ale przystępuje z nogi na nogę niecierpliwy. No i w końcu tam mówi: ile nam można się modlić nad tym gównem? Jezus Maria, jak tu jebie, takie rzeczy tu się w domu załatwia, ludzie! No i nagle otwierają się drzwi. Wychodzi stamtąd taki chudy, przestraszony typ. Burknął tylko: przepraszam, i poszedł. Ten szef bardziej czerwony od tego gościa. Czerwony jak laska, która w randce ciemno wyrosowała rudego. Ja Brecht! Ale zaraz kucharz powiedział: ty, a nie chcesz polędwiczki czasami na staff lunch? No to mi już się nie chciało śmiać, już mi nie było w ogóle do śmiechu. Ale sytuacja śmieszna. Powiem Wam tak, przez te wspominki normalnie czuję się 10 lat młodszy. Jakbym wczoraj jeszcze włosy na żelu kładał. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Będę się starał więcej wtedy kręcić takich rzeczy. Fajnie by było, bo ja strasznie lubię słuchać o tych anegdotach, więc jeżeli macie jakieś swoje anegdoty, no to oczywiście dzielcie się. No i co dalej? No, widzimy się za jakiś czas. Mam nadzieję, że prędzej czy później. Znaczy prędzej niż później.
Możecie subskrybować kanał, jak macie ochotę, więcej filmików oglądać, chociażby właśnie tego pierwszego vloga, czy też po prostu filmiki koktajlowe. Jeszcze raz, rzucajcie w komentarzach, czy Wam się podoba, rzucajcie swoje historyjki i do zobaczenia. Tak jest, tak jest, tak jest, co tego ten miał, bagno, bagno, tak jest.